Bardzo dobrze. Ja mam słaby głos, ale postaram. Szanowni Państwo, przyjechaliśmy dzisiaj tutaj do Was, żeby bardzo wyraźnie powiedzieć, że trzeba budować polski przemysł. Trzeba dać szansę polskiej gospodarce, bo to, co dzisiaj jest w Polsce potrzebne, to gospodarka oparta o rozwój polskiego przemysłu. To miejsca pracy, to szansa dla każdej miejscowości w Polsce. A tutaj przed nami jest najlepszy dowód, w jaki sposób zostały zmarnowane szanse i w jaki sposób wyrzucono pieniądze publiczne. Tutaj miała być piękna, wspaniała elektrownia. Dzisiaj mamy działkę, która jest porośnięta już w tej chwili krzakami, rosną drzewa i zostały zaangażowane w to środki publiczne, które ktoś uznał, że nie trzeba budować tej elektrowni, że nie trzeba inwestować. To jest uderzenie nie tylko w Ostrołękę. To jest uderzenie w całą polską gospodarkę, to jest uderzenie w polską energetykę, to jest uderzenie w polskie górnictwo. Dzisiaj Państwo pewnie słyszycie o tym, jak mówi się o tym, że trzeba likwidować polskie kopalnie, bo nie ma zbytu. Ja jestem z gminy górniczej, w której jest kopalnia Brzeszcze. I dzisiaj tym górnikom w Brzeszczach powiedziano, zamkniemy kopalnię, mimo że są złoża, że jest dobry węgiel, bo nie ma zbytu na wasz węgiel. A tu w Ostrołęce ten węgiel byłby przydatny. I byłaby i kopalnia, i byłaby elektrownia. Dlatego ja Państwu bardzo wyraźnie mówię i deklaruję. Zrobimy wszystko, żeby takie projekty, które są skierowane na budowę polskiego przemysłu, na polską produkcję, były realizowane. Brawo. Polska ma ogromny potencjał i musimy dać sobie szansę. Wszystkie kraje europejskie dbają o rozwój swojej gospodarki w oparciu o swoją produkcję i o swój przemysł. To jest interes narodowy, którego każdy broni. To jest najistotniejsze. To są miejsca pracy, to jest szansa, perspektywa na to, żeby ludzie mogli zakładać rodziny, żeby mogli myśleć o mieszkaniach, żeby mogli myśleć o przyszłości swojej i swoich dzieci. Nie możemy się zgodzić na to, żeby ludzie z Polski wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy, skoro tutaj może powstać zakład, w której tę pracę znajdą. Brawo! W Polsce potrzebna jest rozmowa, dialog, w Polsce potrzebne jest porozumienie. Nawet jak są trudne rzeczy do zrealizowania, nawet jak są trudne rzeczy do zrobienia, to można to zrobić. Tylko musi być wola, trzeba chcieć i trzeba rozumieć, że jeżeli nie będziemy dbali o własny przemysł, o własną gospodarkę, to niedługo staniemy się państwem, w którym będą tylko montownie, hurtownie, a żadnej produkcji opartej o polską myśl technologiczną, a żadnej produkcji opartej o polski